że Kielce, prawicowe Kielce, muszą mieć swojego przedstawiciela w polskim Sejmie, bo do tej pory jeszcze nie miały. I to jest dla Kielc ogromna szansa, której wy nie możecie zmarnować. Wy, Kielczanie, przede wszystkim. Bo ja jestem Kielczaninem z czasów mojej młodości, kiedy pierwsze kroki stawiałem w polityce, kiedy tutaj studiowałem, kiedy tu zakładałem niezależne zrzeszenie studentów. Ale dzisiaj jestem dobry czas dla Kielc. Piotr Wawrzyk jest szósty na liście, ale pierwszy z Kielc. I to, co powiedziałem, jeszcze raz powtórzę. Kielce nigdy nie miały w polskim Sejmie człowieka prawicy, człowieka, który wyznaje wartości chrześcijańskie i konserwatywne poglądy. Nigdy tak nie było. Jest na to szansa. Ja chciałem powiedzieć, że wobec pana profesora są bardzo ambitne plany. I mam takie przekonanie, że jak będziemy razem współdziałać, to one się ziszczą. Dlatego też dzisiaj bardzo gorąco was proszę, abyście nie poprzestawali na tych działaniach, które do tej pory żeście przeprowadzili. Abyście nie poprzestali na tej konwencji, za którą bardzo dziękuję i panu profesorowi, i wam za to, że tutaj dzisiaj jesteście. Ale na tej ostatniej, prostej, powiem wam tak po prostu. Weźcie się mocno do roboty, bo dużo jeszcze można zrobić. I mam takie przekonanie, że tej szansy, jaka Kielcom, miastu Legionów, Kielczanom, jaka została dana, że tej szansy nie zmarnujecie. Ja autentycznie postawiłem na Piotra Wawrzyka, na profesora Piotra Wawrzyka, człowieka o wielkim doświadczeniu w nauce, w polityce, w dyplomacji, ale też w takim codziennym, zwykłym życiu. Człowieka, który wyznaje konserwatywne wartości, chrześcijańskie wartości i, co najważniejsze, człowieka zatroskanego o zwykłych ludzi, bo dał temu niejednokrotnie wyraz, szczególnie w tej kampanii wyborczej. I Piotr, chciałem ci dzisiaj bardzo gorąco podziękować za tą ciężką pracę, którą wykonałeś w kampanii wyborczej. Tak, to była ciężka praca, bo profesorowie zazwyczaj nie mają takiego doświadczenia, nie mają nawet na tyle odwagi, żeby iść do zwykłego człowieka i prosić go o głos. A w Piotrze te wszystkie cechy typowe dla ludzi parających się polityką są.